No, właśnie też liczę na to, żebyśmy jakoś może jaskinie tutaj odkryli. Fajnie by było. To jest chyba złoto, nie? Takie świecące. No i zobaczmy, czy to jest faktycznie złoto? Tak, to jest ruda złota. I tym razem mam pomysł na taki bardzo wąski korytarz. O, takie coś. Co myślicie? Okej, czekajcie, znalazłem jakąś jaskinię. O kurde. Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to, moi drodzy, jest kontynuacja naszej przygody w Minecrafcie. Jak widzicie, jak zapewne pamiętacie w poprzednich materiałach, troszeczkę lepiej sobie tutaj ogarnąłem już tą chatę. Nie jest to jeszcze szczyt moich marzeń, ale do tego jeszcze dotrwamy. Na razie myślę, że dół jest w miarę zrobiony. Myślę, że tutaj może być fajna na dole szklarnia albo jakaś hodowla. Natomiast na górze to już bym chciał zrobić jakoś fajnie w drewnie. Mam tutaj naszykowane sporo szyb, sporo szkła, także to sobie w przyszłości ogarniemy. A dzisiaj, moi drodzy, chciałbym już powrócić do naszej wspólnie stworzonej kopalni. Dostałem tutaj podpowiedzi od widzów na streamie, że najlepsze okazy są mniej więcej na poziomie 5 a 12 kratki. W związku z tym włączę sobie tutaj na szybko tylko współrzędne, zejdę na odpowiednią głębokość i myślę, że sobie będziemy kontynuować kopanie. No bo ostatnio tutaj pięknieśmy kopnęli kilka diamencików i te diamenty czekają na nas tak naprawdę. O, jakiegoś słyszałem tutaj ryczącego chyba zombiaka. Mniej więcej na poziomie 10 a 12 kratki. Jakoś chyba tutaj. W związku z tym ja sobie chyba przepnę tą pochodnię obok. Jakoś tutaj. No i myślę, że chyba sobie pojedziemy gdzieś tutaj. Pisaliście, nie byliście do końca zgodni. Jedni chcieli iść w prawo, inni chcieli iść w lewo. Ktoś tam chciał iść do tyłu w ogóle. Także pozwólcie, że ja tutaj wybiorę i pójdziemy po prostu w prawo. Tam, gdzie słyszę dźwięki... Och, przesunę się trochę, dźwięki tego zombiaka. Może akurat znajdziemy coś fajnego. Także pozwólcie, że odbiję tutaj w prawika. Ja tutaj już chyba gdzieś w tym miejscu mniej więcej robiłem jakąś szerszą jamę z uwagi na to, że jakieś inne minerały nam się tutaj trafiały. Nie wiem też tak naprawdę, jak szeroko mam robić tą kopalnię. No właśnie też liczę na to, żebyśmy jakąś może jaskinię tutaj odkryli. Fajnie by było. Okej, ja sobie będę tutaj robił taki korytarzyk mniej więcej 2x3. Dobra, zniszczył mi się kilof, ale za to dotarliśmy do jakiegoś złoża i to całkiem niedaleko od naszego początku. Czekajcie, może jakoś żebym sobie tutaj oznaczył to wejście. No ale to widać raczej, że jest tutaj coś. Okej, na razie nie będę tego wykopywał, idźmy dalej. To jest chyba złoto, nie? Takie świecące. Wierzyłem, że na piach czy tam żwir byłby najlepszy pewnie, byłaby najlepsza pewnie łopata, tak jak to pisaliście. I coraz wyraźniej słychać zombiaki, które są prawdopodobnie gdzieś tutaj po mojej lewej. Ze złota i redstone'a zrobisz zegarek. Okej. Dobra, myślę, że jestem gotowy tutaj pójść już w lewo. No i zobaczmy, czy to jest faktycznie złoto? Tak, to jest ruda złota. Genialnie. Okej, trochę tego węgla mamy.
O kurczę. Okej. No, pod siebie to nie bardzo bym chciał kopać, wiecie? Nie mam tutaj za bardzo jak to zrobić. Bo jest tutaj czerwony jeszcze kamień, ale tutaj jest jakiś żwir. Boję się, że to się zapadnie wszystko. Okej, muszę sobie tutaj rozświetlić. Dobra, i tutaj z boku. Okej, tutaj z boku mogę już stanąć. Cały czas słychać te zombiaki nieszczęsne. Jest jakiś kawałek ziemi, nie wiem co to oznacza. Ja osobiście na twoim miejscu zrobiłbym diamentowy kill-off. Chyba starczy ci diamentów, o wiele, wiele szybciej się kopie, a te kilka diamentów to wcale nie jest jakoś dużo i szybko znajdziesz. A szybkie kopanie naprawdę przyspiesza zabawę. Może gdzieś jest ich spawner? Poszukaj, może znajdziesz. To może być gdzieś pokój albo jaskinia, jak jest piach. Okej, może być, zobaczmy. Kopmy dalej, idźmy w tym kierunku. Dobra, jestem teraz na siódmej kratce. Ale jest tutaj trochę ziemi. Nie wiem, czy na tyle rozjaśnione pomieszczenia wystarczą. Spadłem aż tutaj na szósty poziom. Nie wiem, czy to dobrze. No ale na razie tutaj trafiła się nam jakaś ziemia, więc kopmy. Może być tak, jak tutaj piszecie, że po prostu jest to chwila ziemi i nic ciekawego. I chyba takie coś mi się właśnie trafiło. Po prostu zwyczajnie chciałbym znaleźć coś fajnego, ale chyba nie tędy droga, wiecie? Wydaje mi się, że chyba to nie jest dobre miejsce. Patrzcie, tyle kopania i nic. Kilka grudek złota, kilka grudek żelaza i nic poza tym. To żebym jednak miał czas na reakcję i załatał to po prostu. O, właśnie. Okej, nie wiem, czy to wystarczy. Mam nadzieję. Trochę spanikowałem. Ale załatałem. Także spoko. Zrób obejście albo leć w drugą stronę od wejścia, bo potem daleko będzie biegu. Albo jakieś skręty bliżej domku. Odbijamy, nie ma co czasu marnować na gravel. No dobra, to chyba jest dobry plan, bo strasznie dużo tego żwiru tutaj jest. Zobaczcie, praktycznie wszystko naprzeciwko, wszystko z prawej, wszystko z dołu, wszystko z lewej. Chociaż cholernie jestem ciekaw, co jest nade mną centralnie. Moglibyśmy sobie zapisać tą miejscówkę i na przykład przyjść tutaj tylko po powierzchni, co nie? O ile to jest w ogóle wykonalne. Tutaj trochę się martwię tym przeciekiem. Załatam go w ten sposób. No i cóż, chyba będziemy musieli tutaj niestety odbić. I tym razem mam pomysł na taki bardzo wąski korytarz. O, takie coś. Co myślicie? Takie dosłownie na dwie krateczki tylko. Tutaj już od razu węgiel się znalazł. Coś niesamowitego. To będę musiał tą pochodnię na drugą stronę przerzucić. Słyszycie? Tutaj po lewej stronie. Okej, czekajcie. Znalazłem jakąś jaskinię. Wracamy. Znalazłem jakąś jaskinię, to raz, a dwa. Słychać tam jakieś bulgotanie. Nie wiem, czy to lawa, czy to woda. Z krzemienia jednej sztaby żelaza zapalniczkę się robi. O kurde, i gdzie się tą zapalniczkę umieszcza? Jakiś tam miecz w razie czego jest. Dobra, wracamy na dół. Znaleźliśmy również jaskinię. Zobaczmy. Zajrzyjmy do tej jaskini.
Trochę się dygam. Okej, jest ta lawa, którą słyszeliśmy, jak bulgotała. Ale nie ma żadnych potworków na razie, więc spoko. Kurde, czego ja się tak dygam? Co jest? Pochodnia się żwiru nie trzyma? O kurde! Widzicie, co tam się dzieje? Cóż to? Czemu ich tyle jest? Skąd oni się tutaj pobrali wszyscy? O kurde, tamten jest jakimś bossem chyba ich. Zobaczcie, ten faktycznie jest jakiś mocniejszy. Jakiś Frankenstein wśród kurde zombiaków. Dobra, tą lawę sobie tutaj zostawimy. Może ona się nam jeszcze przydać. Ale strasznie tutaj wyjął te zombiaki. Dobra, coś tutaj piszecie o jakimś spawnerze. Cokolwiek by to nie znaczyło. Skaczące ogniki mnie tutaj trochę przerażają. Okej, sporo. Sporo ich tutaj musi być. Zastanawiam się nad tą wodą. Chyba warto by było... O Jezu, Jezu. Okej. Kurde, woda by mnie zepchnęła normalnie, czajcie. Przydałoby się chyba załatać to. Tą dziurę. Okej, on widzę tutaj będzie chyba taki skąpany w tej wodzie. Specjalnie się tutaj zastawiłem. Dobra, jednego chyba jeszcze sobie pokonam, co? Ale ta woda tutaj nie po drodze jest mi. Okej. Nie wiem, gdzie to tak wyje strasznie, ale wkurzająco niesamowicie. O kurde, jakieś grzyby tutaj znalazłem. Ja pierdziu, ale jaskinia się trafiła. Grzyb. Okej, jest jakiś mech. O Jezu, boję się, nie idę tam. Zrobienie dużej ilości pochodni. To był to, to było to. O kurde, widzicie to? Okej, zrobię to w ten sposób. Mógłbym mi tam wrzucić jakąś bombę, ale nie mam takiej. O kurde, jeden się przedostał. O ja! Jakiś malec tutaj do mnie poleciał. Małe zombiaki!
Kurde, wszystkie idą. Co to miało być? Widzieliście to, co się tutaj wydarzyło? Nie można jakoś chlapać lawą, na przykład w ich? A czekajcie, jak oni się palą, to ja chyba nie dostaję doświadczenia. Tak mi się wydaje. Ale spoko, niech płoną. Prawdopodobnie musiałbym ich raz machnąć mieczem, ale spoko, okej. Dobra, widzę, że tutaj grubsza akcja się szykuje, więc... Fajnie, że w końcu coś odkryliśmy w tej naszej kopalni. Także czekajcie, jak to się teraz wracało? Chyba tędy. Ja sobie tam wrócę, bo teraz już trzecia i chyba będę musiał sobie zrobić przerwę. Na pewno niesamowicie dużo też skałek ciekawych tutaj znaleźliśmy i jakieś niebieskie i czerwone i dużo węgla i żelaza. No pięknie, pięknie to wygląda. A czekajcie, kurde, to nie tędy. To tędy, słuchajcie, patrzcie. Muszę jakoś sobie lepiej oznaczyć to wejście, wiecie, bo ja je później zgubię. Jakby to oznaczyć? Okej, okay, może te cztery pochodnie będą mi tutaj jakoś wyznaczać to, nie wiem jak. Może tutaj jeszcze to oznaczę. Okej, okay, tak żebym widział z każdej strony. Dobra, myślę, że znajdę następnym razem. Jak się tu gdzieś zabłądzę, to tam, gdzie jest 500 tryliardów pochodni, to jest właśnie to miejsce. Okej, okay, moi drodzy, ja sobie zakończę w tym miejscu odcinek. Streama jeszcze nie kończę, bo będę chciał tutaj trochę poczytać, co się działo na czacie podczas tego mojego odkrycia. Oraz będę chciał się też tutaj pożegnać, także z YouTube'ami się żegnamy. Wielkie dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobała ta podziemna przygoda. Mnie to mega zainteresowało i wciągnęło, ale też nie ukrywam, że trochę przeraziło i przyznam szczerze, że nie wiem, czy podołam temu zadaniu. Muszę się chyba tutaj jakoś lepiej przygotować, jakieś łuki porobić, nie wiem, bomby, nie mam pojęcia co, żeby tutaj walczyć z tymi zombiakami. A tymczasem na YouTubie wielkie dzięki za wszystko. Wbijajcie na streamie, wbijajcie na Discorda. No i pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Do zobaczenia i do usłyszenia.